Znajdujemy się na terenie szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego imienia Alberta Schweitzera w Gliwicach. Sama postać Alberta Schweitzera to postać wybitna. On, luteranin, chrześcijanin, człowiek wybitny, człowiek ambitny, w 1913 roku zakłada szpital na Czarnym Lądzie w Lambarenie. Później rozbudowuje go o miejsce, o tak zwane leprozorium, czyli miejsce dla chorujących na trąd. W 1952 roku kapituła Nagrody Nobla przyznaje mu tą nagrodę za jego działalność na Czarnym Lądzie. Rezygnuje ze swoich ideałów, marzeń, jest nie tylko wybitnym muzykiem, teologiem, lekarzem, ale przede wszystkim człowiekiem, który chce dać siebie innym. Okazuje bardzo wielką miłość ludziom chorym, przede wszystkim ludziom chorym na trąd. I także ten tekst biblijny, który mamy rozważyć w następną niedzielę, dotyczy niesamowitego spotkania Jezusa z chorymi na trąd. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nie znalazł się nikt, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Trędowaci. Ludzie wykluczeni społecznie, ludzie, którzy nie mieli wstępu do wiosek i miast, podchodzą w oddali, patrzą na Jezusa i oczekują od Niego pomocy. Zwracają się do Niego o pomoc i tutaj trzeba zauważyć, że chcą tej pomocy, wierzą, że On jest tym, który może ich uzdrowić. Zaskakujące w tym tekście jest to, że Jezus tak naprawdę od razu ich nie uzdrawia. Każe udać im się w drogę, by ukazali się swoim arcykapłanom i dopiero wtedy podczas drogi zostają uzdrowieni. I tutaj bańka zachwytu nad tymi 10 trędowatymi pęka w momencie, kiedy okazuje się, że tak naprawdę tylko jeden z tych 10 wraca do Jezusa i dziękuję mu za to, że został uzdrowiony. I drodzy, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób my się zachowujemy i jak bardzo szybko zapominamy o tym, co Bóg robi dla nas. Jak wiele sytuacji traktujemy w naszym życiu jako sytuacje oczywiste. Uzdrowienie, czy nasze zdrowie w ogóle, czy chociażby fakt tego, że mogliśmy bez problemu pójść do szkoły na rozpoczęcie roku w ostatnich dniach. Zastanówmy się, drodzy, wspólnie w najbliższą niedzielę nad tym tekstem. Zachęcam do głębokich przemyśleń i do zobaczenia w niedzielę. Zostańcie z Bogiem.